W minionym tygodniu w kinie Pokój w Lubawii odbyła się uroczystość inauguracji działalności nowo utworzonego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Na inaugurację roku akademickiego zostały zaproszone osoby, które do tej pory wykazały chęć uczestniczenia w zaproponowanych zajęciach oraz wszyscy seniorzy zainteresowani inicjatywą. Uroczystego otwarcia roku akademickiego dokonali burmistrz miasta Maciej Radke, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury Zenon Paprocki oraz profesor Kazimierz Grążawski, wykładowca historii regionalnej na Lubawskim Uniwersytecie. Studentom wręczono legitymacje studenckie i indeksy. W październiku organizatorzy zachęcają do udziału w takich zajęciach jak historia powszechna, historia regionalna, film i literatura, kosmetologia, rękodzieło oraz zajęcia gimnastyczne. Lista zajęć jest elastyczna i będzie dostosowywana do indywidualnych zainteresowań i potrzeb uczestników. Chciałbym bardzo gorąco powitać Państwa, uczestników, studentów naszego uniwersytetu. Powitać dwóch wykładowców, panią Alinę Kosecką. Oraz pana profesora Kazimierza Grążowskiego. Pozostali wykładowcy nie mogli dzisiaj do nas przybyć, co nie oznacza, że wycofali się ze swoich wcześniejszych deklaracji, bo zajęcia prowadzić z Państwem będą, a dzisiaj studenci otrzymacie cały harmonogram zadań na najbliższe miesiąc, włącznie z terminami i godzinami zajęć. Muszę powiedzieć, że mam ogromną tremę, występując przed Wami. Ale nie dlatego, że Wy tutaj jesteście, bo ja się bardzo cieszę, że tutaj mogę być razem z Wami, ale dlatego, że jest to moje pierwsze uczestnictwo w inauguracji roku akademickiego. Pomimo tego, że kilka lat studiowałem, to zawsze wolałem ten jeden dzień urwać i nie rozpoczynać, nie jechać na inaugurację roku akademickiego. Zawsze jeden dzień wakacji i luzu miało się więcej. Życzę Wam, byście pogłębiali swoją wiedzę. Mam nadzieję, że uniwersytet będzie doskonałym miejscem i okazją do spotkań, do tego, by wasze życie towarzyskie kwitło, by uciec od telewizora, szarzyzny dnia codziennego i od czasu do czasu się rozerwać, korzystając z bogactwa wiedzy naszych wykładowców. Poproszę o kilka zdań pana profesora. Witam Państwa serdecznie. Zostałem już zaanonsowany przez pana burmistrza. Nie jestem może tak dobrym mówcą, bo nie jestem polonistą, aczkolwiek jest to moja już dzisiaj druga inauguracja, bo parę chwil temu przyjechałem z Olsztyna, gdzie miała miejsce też inauguracja roku akademickiego. No i cóż, mogę wyrazić tylko swój podziw, że Państwo z takim zainteresowaniem tutaj odwiedzili to miejsce, że będzie okazja jeszcze do wielu spotkań. Mam też kolegów lubawiaków na Uniwersytecie w Toruniu i w Olsztynie, którzy pewnie do Państwa też przybędą okazjonalnie podzielić się swoimi pasjami i wiedzą. Powiem tylko tyle. W tym roku, jeszcze przed wakacjami, miałem okazję też mieć wykład dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Olsztynie i byłem też zdumiony, że taka taka olbrzymia rzesza tych studentów, prawda, nieco już starszych, a jednak studentów, przybyła, bo było tam ponad 200 osób, ale to jak z burmistrzem rozmawialiśmy, Olsztyn ma 200 tysięcy, Lubawa ile? 10, no także Lubawa całkiem dobrze tutaj wypada. Uważam, że to świetnie rokuje i będziemy mieli okazję do, tak powiem, wzajemnej satysfakcji podczas kolejnych spotkań. Myślę, że to tytułem wstępu z mojej strony tyle. Nie jestem, że tak powiem, za jakimś przedłużaniem i mówieniem zbędnych przemówień i otwarć, więc zawsze patrzę na zegarek, jak są te inauguracje. Dzisiaj też tak było, w związku z tym lepiej przejść do rzeczy, czyli do tego, co Państwo jeszcze dzisiaj macie zaplanowane i dowiedzieć się, jak będą wyglądały nasze następne spotkania. To tyle, dziękuję bardzo.